Nagroda imienia księdza Leopolda Jana Szersznika to najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury, przyznawane corocznie od 2002 roku przez władze powiatu cieszyńskiego. W zeszłym roku ze względu na obostrzenia związane z pandemią nie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczane są nagrody. W tym roku wydarzenie to udało się zorganizować. 30 listopada w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie laudacje prezentujące sylwetki i dorobek tegorocznych laureatów odczytał starosta cieszyński Mieczysław Szczurek. Nagroda przyznawana jest w 3 kategoriach. W kategorii twórczości artystycznej nagrodę przyznano Jerzemu Pustelnikowi. Przyznaję się, że nie spodziewałem się i jakoś tak uzmysłowiłem sobie w pewnym momencie, że to już minęło tyle czasu i że w zasadzie non-stop w tym siedzę. Czyli to też taka dobra okazja do podsumowań swojej działalności? W pewnym sensie tak, aczkolwiek sądzę, że jest to też moment, żeby pomyśleć nad tym, co by jeszcze zrobić. To jakie ma Pan plany, co by jeszcze zrobić? Zdradzi nam Pan? Zdradzę. W przyszłym roku minie 50 lat od momentu, jak byłem po raz pierwszy na festiwalu jazzowym w ogóle. Był to festiwal Jazz nad Odrą i postanowiłem z tej okazji w przyszłym roku na ten festiwal się wybrać po 50 latach. Powinienem był również się wybrać w przyszłym roku na Jazz Jamboree, bo również w 1972 roku byłem po raz pierwszy na tym festiwalu, z tym, że jakoś temu festiwalowi byłem bardziej wierny, bo przez następne 30 lat jeździłem non-stop co rok. Udało mi się zobaczyć naprawdę wielu znakomitych ludzi i oczywiście posłuchać. I w związku z tym już mi chodzi po głowie jakiś pomysł, czy by to w jakiś sposób, no może nie podsumować, ale nie spróbować pokazać, bo ostatecznie z każdego z festiwalu przywiozłem trochę zdjęć i różnych wspomnień. No, zobaczę. W kategorii upowszechniania kultury nagroda powędrowała do Skoczowskiego Stowarzyszenia Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra. Nagrodę odebrał prezes stowarzyszenia Andrzej Bacza. Czym jest ta nagroda dla Was i czy motywuje do dalszej takiej aktywnej pracy na rzecz stowarzyszenia? Pani redaktor, jeszcze jestem oszołomiony trochę. No, w ubiegłym roku ćwierćwiecze minęło, sobie uświadomiłem naszej działalności. Czym jest ta nagroda? No jest... Kiedyś otrzymaliśmy nagrodę ministra kultury, ale powiem szczerze, nie przeżywałem jej tak, jak właśnie tą nagrodę, a szczególnie jak zapoznałem się z życiorysem Leopolda Szersznika, jak to już mówiłem wcześniej. No, człowiek tytan. I tak sobie porównuję siebie, porównuję sobie ludzi współczesnych do tego człowieka. No, coś nieprawdopodobnego. Czym jest ta nagroda? Mobilizacją. Mobilizacją i jak dopóki Pan Bóg zdrowie da, myślę, że będziemy kontynuować to dzieło, tą wartość taką bardzo ulotną, ale jednak sądzę bardzo potrzebną, szczególnie w dzisiejszych zwariowanych czasach. Idea jest jak najbardziej szczytna, no bo tam, gdzie ludzie potrafią ze sobą żyć, tam, gdzie potrafią ze sobą współpracować, to spełnia się idea Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział, potem poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość ze mną mieć będziecie. A jeśli tej miłości nie mamy dla siebie, no to w tym momencie pod znakiem zapytania nasze zwiastowanie. W związku z tym mamy zwiastować Chrystusa, a z drugiej strony mamy żyć ze sobą w miłości. W kategorii ochrony kultury doceniono Irenę Klimczak z Lesznej Górnej. 56 lat pracuję społecznie, od założenia zespołu cały czas sama. Jestem kierownikiem i uczę dzieci tańczyć, śpiewać tańce i piosenki bardzo stare, bo te pieśni to mam od mojej mamy, która bardzo ładnie śpiewała. I przede wszystkim od babci. Zakochana była w stroju, ale w stroju cieszyńskim prawdziwym. Nie, żeby go ktoś zmieniał. jestem wściekła. No właśnie, bo pani też tutaj podkreślała, że ważny jest ten prawdziwy strój, czyli na co trzeba zwracać uwagę. Na to, że kobiety zamężne muszą być zaczepione tak, jak ja jestem. Czepiec, szatka związano. Tak ma być. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbał pianista Grzegorz Niemczuk. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.